Z Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Zapraszam na kolejną rozmowę, na kolejny temat w naszym programie. Rząd chce dać Polakom 3000 zł dodatku na węgiel. Z pomocy będą mogły skorzystać prawie 4 miliony gospodarstw domowych. Na jakich warunkach, między innymi o tym już teraz rozmawiam ze sprawozdawcą rządowego projektu w Sejmie, posłem PiS z Koninę, doktorem inżynierem Witoldem Czarneckim. Dzień dobry, panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. 11,5 miliarda złotych to jest kwota, którą rząd szacuje, oczywiście, ale że dzięki temu rozwiązaniu trafi do kieszeni Polaków. Ale chciałem zapytać na początek, kto te pieniądze dostanie i według jakich zasad? Co musi być źródłem może ogrzewania? Bo też ponoć dobrze, nie będzie dobrze, kryterium dochodowego, dobrze, prawda? To już powiem krótko. W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, która dzisiaj stała się źródłem śmiechu na sali sejmowej, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym lub pelletem lub brykietem lub pelletem, który zawiera co najmniej 85% węgla kamiennego, to mają prawo starać się o to dofinansowanie. Dofinansowanie będzie na poziomie 3000 zł. Trzeba złożyć wniosek. Wniosek do 20 chyba listopada 2022 roku. I termin na składanie wniosku mija 30 listopada 2022 roku. W samym wniosku będzie rozporządzenie ministra. No i to wszystko to w zasadzie, no dzisiaj opozycja mówi, że trzeba, dlaczego tylko węgiel? No, my jesteśmy między wzrostem inflacji, a to się przyczyni na pewno w jakiś sposób do inflacji, a chcemy jej, żeby ona nie wybuchła, a sprawiedliwym wyjściem z tej trudnej sytuacji energetycznej, w której się znaleźliśmy. Znaleźliśmy się nie tylko my, ale znalazła się Europa. I postawa naszych kolegów, zwłaszcza z Platformy i PSL-u, jest po prostu nieprawdopodobna. Jest taka nie do przyjęcia, jest fałszywa, nieprawdziwa. No bo pamiętamy, co było, jak oni rządzili. W 2014 roku doprowadzili prawie do upadku obszar górnictwa. To my dopiero, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wyprowadziliśmy to, staraliśmy się wyprowadzić na procent ten sektor i to mimo działań totalnej opozycji, która torpedowała ten proces. Przecież wtedy wszyscy na ustach, cała opozycja, całej euroentuzjaści z partii Donalda Tuska mieli na ustach dekarbonizację Europy. Dekarbonizacja. Dzisiaj się okazuje, że Niemcy, facet, poseł z partii Zielonych mówi, że trzeba wrócić do węgla. Tylko znając Niemców, to będzie tak, że Niemcom wolno, a nam nie. No, do węgla brunatnego, który jest gorszy niż kamienny, to jak najbardziej tak, a Polskę trzeba karać. Panie prezesie, mówią nie tylko o tym, mówią też o tym, że powinniśmy się dzielić zmagazynowanym gazem, więc to jest więcej takich kontrowersyjnych wypowiedzi, ale ja jeszcze tylko chciałem dopytać szczegółowo. Tak. Rozumiem, że tutaj kryterium dochodowego nie będzie kryterium dochodowe nie dane pod uwagę. Nie ma to do wszystkich. A dlaczego wobec tego zmieniano w ogóle zasady dopłat do węgla, bo najpierw były też inne. No gdyby tamten mechanizm, pierwszy mechanizm, ale jeżeli skorzystają z tego warunku, projekty nie może skorzystać. Jeżeli skorzystałeś z tego, mało ludzi, ale jeżeli skorzystałeś, to z tego 3000 dzień przysługuje. Jeżeli kupiłeś węgiel po 990, z tą dopłatą 999,60 zł, to wtedy już nie możesz z tego skorzystać. Mhm. To nie może tak, że z wszystkich źródeł biorę. Tam było 996,60 zł. Jeżeli z tego skorzystałeś, to już z tego drugiego pakietu nie może skorzystać. Nawet jak nie skorzystałeś, to może skorzystać z tego pakietu. Ja też jeszcze chciałem powiedzieć, że opozycja zaskakuje, dlatego że ja im dzisiaj przypomniałem z mównicy sejmowej, przypomniałem list, o którym mówiła, jaki wysłał wicepremier Rosji do wicepremiera Pawlaka. I on pisał w tym liście, że do Pawlaka i że chciałbym podkreślić swoją gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem celem rozwoju współdziałania w energii w zakresie zakrojonych na szeroką skalę porozumień osiągniętych przez premierów Putina i Tuska. Gdzie my byśmy dzisiaj byli, gdybyśmy do tych porozumień doszli? Jak byśmy mogli zadbać o jakiekolwiek bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne? Bylibyśmy w tym samym miejscu, co dzisiaj są Niemcy, którzy postawili jednotorowo, prawda, swoje bezpieczeństwo energetyczne właśnie na gazie z Rosji, no i teraz drżą po prostu. I apelują do Kanadyjczyków, żeby im łaskawie oddali Rosjanom turbinę do
do tej rury, wielkiej rury, nie Gazprom, tylko to do Nord Stream 2 i apelują, żeby, żeby oddali. No, bylibyśmy w tej sytuacji. Nie ustrzegliśmy się wszystkiego, bo nieprawdą jest, co dzisiaj mówili posłowie, że my wiedzieliśmy, że będzie wojna. Nie wiedzieliśmy, że będzie wojna. Wszyscy Europejczycy, wszyscy ludzie, którzy jednak mają nadzieję, wierzyli, że będzie deeskalacja konfliktu. Że będzie, bo gdybyśmy przewidzieli, że taka wojna będzie, wiedzieliśmy, że będzie szantaż rosyjski, to tak, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie wojna. To wtedy byśmy się mogli zabezpieczać lepiej, czyli my zabezpieczyliśmy się. No, ale to a propos zabezpieczania, panie prezesie, jeśli pozwoli pan, że wejdę w zdanie. Premier nakazał dwóm państwowym polskim spółkom sprowadzenie do końca października 4,5 miliona ton węgla. Ale ja zapytam o coś dużo ważniejszego. No. Panie prezesie, czy zimą w Polsce nie zabraknie węgla? No, ja mam nadzieję, że nie zabraknie, nawet licząc na to, że będzie bardzo twarda i ostra zima. Mam nadzieję, że nie zabraknie, ale jeżeli ktoś jest pewny, że zabraknie, dzisiaj atakuje rząd, to zobaczymy, mocno sprawdzam. Bo przecież w sprowadzeniu węgla uczestniczą nie tylko wielkie spółki państwowe, o których pan przed chwilą powiedział, tylko również będą uczestniczyły podmioty prywatne, które widzą w tym najnormalniejszy w świecie interes. A wydaje się, że ta kwota dofinansowania na tym poziomie 3000 zł dla gospodarstw miejskich spowoduje to, że oni w tym swój interes zobaczą. I polscy przedsiębiorcy, którzy zawsze są sprawni, też ten proces wejdą i zarobią na tym. Muszę też zadać pytanie, panie prezesie, o pozostałych obywateli, którzy nie będą mogli skorzystać z tej możliwości. No, pamiętamy wszyscy doskonale, jak wielu z nas było namawianych, przekonywanych do przechodzenia na gaz. Co z obywatelami, mówiąc w skrócie, którzy no, przez lata właśnie byli namawiani do przejścia z węgla na gaz, no i teraz nie będą mogli liczyć na tę dopłatę. Ale gazu im nie zabraknie, panie redaktorze, ale gazu im nie zabraknie. A jeżeli ceny gazu wzrastają, to też wzrastają, to jest po prostu inflacja, która jest spowodowana między innymi wojną na Ukrainę. Inflacja, która nie tylko jest wojną, bo oczywiście są inne powody wzrostu inflacji, również ożywienie gospodarcze w Europie popandemiczne. No, mamy ożywienie, większe zapotrzebowanie na energię, bo w czasie pandemii było ograniczone, teraz jest zwiększone wzrost cen, obiektywny wzrost cen paliw i płynnych i stałych. No to są kryteria obiektywne, a tamto kryterium jest wyjątkowe. No chyba trzeba dostrzec różnicę między wzrostem cen wynikają tylko z inflacji, a czymś, co wynika z nałożonego embargo na węgiel. No tak, ale pytanie o dofinansowanie, no bo jedni dostaną dopłatę 3000. Dobrze, moglibyśmy dofinansować wszystko i w efekcie doprowadzić do tego, co mamy w Turcji, 60% inflacji. No rząd... I tak się takie głosy pojawiają, panie prezesie, czy nie będzie to powód do wzrostu inflacji? Oczywiście, że to się przyczyni w jakiś sposób do wzrostu, ale rząd jest odpowiedzialny, rząd musi tak to wyważyć, żeby utrzymać w ryzach wzrost inflacji, bo wierzymy, że oczywiście inflacja spadnie, a ten proces będzie powolny. Natomiast jeżeli byśmy doprowadzili do inflacji, jak na przykład podwyżka, tu wymaga się skrócenia dnia pracy, podwyżki o 20%, no to byśmy mieli gwarantowaną inflację w Polsce totalny kryzys, który byśmy nie zatrzymali. My jesteśmy odpowiedzialną partią, w odróżnieniu od nich, bo to jest partia nieodpowiedzialna. Jeżeli my mówimy, skutecznie działamy, bo skutecznie połączenie gazociągów norweskiego, polskiego, duńskiego, to jest przykład skutecznego działania. Dzisiaj chyba nastąpiło zresztą, prawda? Ale rozumiem, żeby kończyć ten wątek, że tutaj państwo nie przewidujecie takich podobnych dopłat dla tych, którzy opalają gazem. No ale jeżeli ktoś, musimy sobie uświadomić jedno, to no kiedyś słynny Churchill powiedział, premier Churchill, a teraz czekają nas pot i łzy. No dzisiaj nie mamy jeszcze w Polsce sytuacji, że mamy pot i łzy, tylko musimy sobie uświadomić, że jak jest wojna, a wojna się toczy tuż przy naszych, to musi być sytuacja ciężka i tego się... Nie mamy wojny i to jest nasz wielki sukces, nie mamy wojny. Musimy się potężnie zbroić, żeby tej wojny nie było, żebyśmy działali odstraszająco. No to musimy wybierać priorytet. Pierwszy i zasadniczy priorytet to jest priorytet bezpieczeństwa, żeby nie było wojny. Priorytet energetyczny jest ważny. Wszystkie mamy, bardzo szeroko rozumiemy pojęcie bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa socjalne, energetyczne, medyczne, no różne. I my
priorytet pierwszy to bezpieczeństwo, żeby na nas Rosjanie nie napadli, że się tego boją, no tak. A drugi energetyczny, no ale musimy wybierać, a nie możemy sobie przypuszczać, że jest wojna, mamy sytuację, a my będziemy mieli coraz lepiej. Nie będzie coraz lepiej. Czyli mówiąc krótko, ze względu na to, że węgiel po prostu zdrożał bardziej niż gaz, tak? Póki co, to jest dlatego... Jest dostępny i musieliśmy zastopować węgiel, bo inaczej by Niemcy powiedzieli, no wybierzemy raz gaz Rosji. Mhm. To są koszty embarga. No dobrze, embargo zobaczymy. Wojny. Zobaczymy, ale chcemy przez to ratować Ukraińców, żeby oni nie atakowali, żeby nie mieli mniej pieniędzy na ataki na Ukrainę. To jest po prostu, to wszystko jedno z drugim się wiąże. No tak, no i wiąże się też z możliwym wzrostem inflacji, co jest też zagrożeniem dla nas wszystkich przecież, no prawda? No dlatego musimy ważyć, panie redaktorze. No tak. Jeśli pan pozwoli, bo musimy już kończyć, ale jeszcze chciałbym dopytać tylko, bo tutaj poseł Koalicji Obywatelskiej z Poznania, Franciszek Sterczewski, no nie stawił się dzisiaj na posiedzeniu Komisji Etyki Poselskiej. Miała ona się zająć tym incydentem z udziałem posła Koalicji z czerwca. Tutaj znany incydent w Poznaniu. Jak nie dał, zasłaniał się immunitetem poselskim przy kontroli policyjnej, kiedy jechał zygzakiem ulicą, rowerem. Jak pan ocenia tę postawę? Absolutnie naganie. Byłem wiele razy szefem Komisji Etyki. Niejednokrotnie byłem szefem Komisji Etyki, bo to jest stanowisko, które się pełni na przemian. Rotacyjnie. Mhm. I powiem, że w swojej karierze nie spotkałem przypadku, żeby jakiś poseł wezwany na posiedzenie komisji nie przyszedł. Był wzywany i sam prezes Jarosław Kaczyński. Zawsze wszyscy już przychodzili na posiedzenie. Niezależnie od kalibru posła, jak Komisja Etyki wzywała, każdy poseł się zwracał. W mojej karierze nie spotkałem, żeby taki przypadek, ale być może takie przypadki się zdarzały, bo przecież nie analizowałem tego, pod to pytanie, Co w związku z tym, co może spotkać? No ja mogę powiedzieć, że absolutnie jest naganne, no po prostu na Komisję Etyki trzeba przychodzić, bo tam nie ma, tam jest, są reprezentowane wszystkie kluby parlamentarne. No dobrze, ale czy można za to ukarać jakoś posła, czy co to czeka za to? No nie wiem, jakie podejmie decyzje komisja, ale może ukarać jakby zaocznie, ale prawdopodobnie będzie powtórzy próbę, żeby jednak on miał szansę się wybronić. Bardzo panie pośle, dziękuję za znaleziony czas i za komentarz, za rozmowę. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do widzenia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Konina, dr Witold Czarnecki, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.